dosyć tych hejtów. Musimy coś z tym zrobić. Wiecie co? Zrobimy akcję na temat hejtu w internecie i będzie wtedy głośno w szkole o tym. Słuchajcie, potrzebuję waszej pomocy. Chciałybyśmy zorganizować apel na temat cyberprzemocy. Rozdamy wam zaraz farby, pędzle i koszulki, na których namalujecie hasła związane z właśnie tym tematem. Świetny pomysł. Spoko. No, a wy wiecie, jak to zrobić? Te słowo trzeba chyba zaznaczyć i w animację wejść. Macie już tutaj zaznaczone. Okej, okay. No. I chyba wtedy się uda. Dobra. Zobacz, może właśnie, trochę za mało. Dziewczyny, co myślicie, żeby trochę więcej było tych slajdów? Dobra. No okej, tylko ja nie mam w ogóle pomysłu. Pani Asiu, może by trochę powiększyć ilość tych slajdów? Poruszyć inny temat. Tak. Wiecie co, a może coś na temat telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży? Wpiszcie w wyszukiwarce, dobrze? Piszę. O, jest. O, jest. Witamy dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów. Dowiecie się dzisiaj, kiedy można mówić o cyberprzemocy, gdzie szukać pomocy i jak pomagać ofiarom cyberprzemocy oraz jak bezpiecznie korzystać z internetu. To najpierw dwa filmiki. Wszystkich i mam nadzieję, że wasze pomysły i te wszystkie zrealizowane projekty będą pomocne dla waszych koleżanek i kolegów. Prawda? Tak. Czy nowe jakieś pomysły znowu w głowie się rodzą? Tak. Ja myślę, że akurat ten temat jest bardzo szeroki i zachęcam was do działania i do wszystkich przedsięwzięć skierowanych przeciwko cyberprzemocy. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję.